Witajcie. Wstaliście już, jak widzę. Nie było łatwo, przyznam. Ostatni autobus, druga z groszem. Poranek ciężki, ale kawa, Red Bull i powinno być dobrze. Spodziewam się, że jesteście tutaj, ponieważ ciągle nie udało się wam znaleźć waszego superbohatera, ukochanego, ulubionego. W związku z tym podyskutujemy sobie o tym, jak wykorzystując sieci 802.11 z pewnymi dodatkami, tegoż superbohatera zlokalizować. To już jest czwarta prezentacja, gdzie prowadzę ewangelię na temat sieci bezprzewodowych w ramach PLNOG-a. Stwierdziłem, że koniec z pstakami. Ci, którzy byli na moich prezentacjach poprzednich, wiedzą, że zaczynało się zawsze slajdem o ptakach. Tym razem przerzuciłem się z ornitologii na wędkarstwo i dlatego mamy obrazek rybny. No ale też w kontekście na wesoło, jak to z tym wirelessem jest i jakie to triki czasami bywa. Temat zgłaszałem jako anglojęzyczny, ale z tego co widzę, to chyba wszyscy są polskojęzyczni, więc nie będziemy się wzajemnie męczyć. Tylko slajdy będą po angielsku, natomiast komunikację tutaj przeprowadzimy w naszym natywnym języku polskim. Tak jak koleżanka mi przedstawiła, nazywam się Sebastian Pasternacki. Jestem architektem rozwiązań w firmie Cisco Systems. W tejże firmie jestem 4 lata z groszem. Wcześniej 10 lat plus przez różne firmy integratorskie, konsultingowe w różnych lokalizacjach geograficznych. Zdobywałem pewne doświadczenia, a gdzieś rzeczy związane z sieciami bezprzewodowymi no były takim dodatkiem. Nie jestem specjalistą per moja rola Cisco od sieci bezprzewodowych, natomiast jest ta pewna fascynacja, najpierw ptakami, teraz wędkarstwem, która mówi, cholerka, jak to jest, jak to działa? Dlaczego warto to zrozumieć? Myśląc o agendzie tego spotkania, jakże krótkiego, 25 minut, zastanawiałem się, jak zrobić to troszeczkę inaczej. Ukradłem pomysł od Simona Sinka, który napisał książkę Start with Why, gdzie podważał to, co czasami ma miejsce również w ramach prezentacji, czy to PLNOG-owych, czy innych, gdzie firmy, przedstawiciele, prezenterzy zaczynają od tego co, od tego składnika na dole całkiem what. My mamy takie rzeczy i one czasami robią takie elementy, takie funkcjonalności, natomiast bardzo często z moich obserwacji brakuje takiego wyjaśnienia, dlaczego. Dlaczego pewne rzeczy są istotne, dlaczego pewne rzeczy są przydatne z perspektywy technologicznej, ale również dlaczego warto wiedzieć, jak niektóre elementy funkcjonalności działają. A więc podążamy tym modelem. Zaczynamy od why. Dlaczego w ogóle mówimy o usługach lokalizacyjnych i jak to może przekuć się na potencjalnie biznes. Będzie bardziej techniczne niż biznesowo, ale jest to pewien element. No i wyobraźmy sobie, że mamy wybrane środowisko, czy to firma sprzedająca, czy to hotele, różnego rodzaju usługi, aby dać nam dach nad głową w momencie, kiedy przyjeżdżamy na konferencję. Rzeczy związane z podróżami, elementy związane z naszym zdrowiem i pobytem w szpitalu na przykład, czy też z edukacją, ze szkolnictwem i wiele, wiele innych aspektów, kiedy coraz częściej dążymy do tego, aby wiedzieć, kto przychodzi do naszej sieci, gdzie jest, w jakim celu i jak my to możemy przekuć z jednej strony na biznes, a z drugiej na tak zwane user and user experience, kiedy my możemy zaserwować odpowiednie usługi, wiedząc, że on, ten klient, ten pacjent znajduje się w danej lokalizacji i może potrzebować z dużą dozą prawdopodobieństwa informacji, jak dojść w określone miejsce, z tego konkretnego miejsca, gdzie jest. Jak najszybciej osiągnąć coś, co można określić mianem sukcesu. Z tego, co wiem, tutaj aktualnie nie mamy uruchomionej funkcjonalności lokalizacji w ramach infrastruktury na PLNOG-u, natomiast były już tego typu testy w warszawskich wersjach, czyli wiosennych wersjach PLNOG-a, gdzie zaprezentowaliśmy wspólnie z kolegami, którzy z ramienia PROIDEA przygotowywali infrastrukturę, właśnie narzędzia, jak można to wykorzystać, jak pokazać, gdzie gromadzą się osoby, gdzie jest największe zagęszczenie, bardzo przydatne w stołówce na przykład, czy
do stołówki na pierwszym piętrze jest dłuższa kolejka, czy może na parterze. I w związku z tym możemy zrobić taki load sharing i rozdysponować osoby do różnych lokalizacji. Ilość opcji praktycznie nieskończona. Mamy why, ale teraz jak to działa? Jakie mechanizmy są użyte? Najpierw ogólnie teoretyczny punkt widzenia, aby w ogóle te funkcjonalności lokalizacji uzyskać. Nie wiem, pewnie słyszeliście o jakiś chętny, można na głos powiedzieć, nie tylko w myślach. Triangulacja, słyszeliście takie określenie? Jeśli nie, to zaraz usłyszycie wielokrotnie. Z grubsza, bardzo z grubsza, bo można w różne opcje wychodzić i różne wersje poszczególnych rozwiązań. Mamy takie cztery podstawowe funkcjonalności, kategorie, jak osiągnąć funkcjonalność lokalizacji czasu rzeczywistego. Nie tylko, że gdzieś tam sobie odczytamy. Historyczne informacje też oczywiście są przydatne, zwłaszcza z perspektywy analityki. Natomiast no, czasami chodzi o to, żeby złapać kogoś za przysłowiową rękę w momencie i w miejscu, gdzie on dokładnie teraz jest. I w ramach tych czterech kategorii mamy tak zwany location patterning jako pierwszy element, cell of origin, rzeczy związane z dystansem, z odległością, ale również z kątem. Location patterning. To jest bardzo ciekawe, bo to nie jest żaden konkretny model matematyczny, który opisuje, jak to wykorzystywać. To jest raczej zespół zaleceń pewnych funkcjonalności i aktywności, które my przygotowujemy, zanim system lokalizacyjny tak naprawdę jest uruchomiony w naszej sieci. Na przykład robimy bardzo szczegółowy site survey. Chodzimy z laptopem czy z dedykowanym miernikiem i weryfikujemy. Zainstalowaliśmy naszą sieć. I teraz wiemy, że kiedy stoję w tym miejscu, to cała infrastruktura sieciowa widzi mnie w tym miejscu z jakimś tam marginesem błędu. O tym jeszcze powiem. Jak się przemieszczę bliżej do tej lokalizacji, to system, infrastruktura wie, a ja przez odpowiednie wymierzenie tego wiem, jak to się zachowuje. Dlaczego to może być ważne? Każde środowisko, gdzie instalujemy system lokalizacyjny, jest specyficzne. Pomieszczenie z krzesłami, tak jak mamy tutaj, będzie zupełnie inaczej wyglądać, albo rozlokowanie, rozkład fal radiowych będzie zupełnie inaczej wyglądać w pomieszczeniu obok. One będą bardzo podobne. Natomiast chcąc uzyskać precyzję, no musimy to zbadać. No i wspomagamy się elementami takimi jak na przykład RFID, tagi ID, które umieszczamy w konkretnej lokalizacji i wtedy w momencie, kiedy obiekt, który chcemy lokalizować, przemieszcza się, my możemy, mamy takie punkty odniesienia. Potem jest już łatwiej, albo bardziej ogólnie. Cell of origin. Przede wszystkim z perspektywy telefonii komórkowej, mniej dla rozwiązań stricte indoor, no bo właściwie co nam to daje? Daje nam to informację, że dla przykładu ja jestem podłączony do, albo my wszyscy tutaj w tej lokalizacji jesteśmy podłączeni do access pointa, który jest zainstalowany z tyłu albo w tym pomieszczeniu. Koniec szczegółowej informacji. W związku z tym my jesteśmy w promieniu tych kilkudziesięciu metrów od access pointa. Mało precyzyjne, mało jeszcze przydatne, no poza tym, że tak, oni tu są. Potem zaczyna się zabawa. Zaczyna się zabawa z różnymi technikami. I najpierw mamy mierzenie dystansu z perspektywy czasu. Są dwie metodologie, które są używane. Znowu, jeśli chodzi o rozwiązania indoor, czyli dla wewnątrzbudynkowe, rzadziej, natomiast już się pojawiają z racji tego, że najczęściej dystans jest bardzo mały, więc pomiar różnic na przykład dystansu no jest bardzo utrudniony. Mamy time of arrival. Stricte bazujemy na tym, że prędkość światła jest jakąś tam wartością stałą i my, mając odpowiednio zsynchronizowany cały system, naszą infrastrukturę, naszych klientów, jesteśmy w stanie ocenić, że było to x 0,1 mikrosekundy, w związku z tym wychodzi na to, że ten obiekt jest 30 metrów od naszego systemu, który dokonał pomiaru. W lokalizacji indoor, tak jak powiedziałem, dość ciężko, bo wszelkie zalecenia dla przykładu dla budowania infrastruktury dla usług multimedialnych mówią o
odległości między punktami dostępowymi na poziomie 100 metrów. Drugie rozwiązanie wykorzystujące krzywe hiperboliczne albo hyperbolic multilateration dla więcej niż dwóch punktów, dla trzech i więcej, czyli tak naprawdę określenie, gdzie obiekt się znajduje z perspektywy różnych punktów obserwacyjnych. Tu tylko te punkty muszą być zsynchronizowane z sobą. Nie ma potrzeby synchronizacji z naszym obserwowanym obiektem. I w momencie, gdzie następuje przecięcie, tak jak widzicie tutaj na obrazku, tam znajduje się ten obiekt. Oczywiście tutaj mamy dla 2D, działa to jak najbardziej w 3D również, mając większą ilość punktów dostępowych, punktów obserwacyjnych, jesteśmy w stanie to określić. Natomiast najczęściej wykorzystywaną metodologią jest badanie lokalizacji w oparciu o siłę otrzymywanego sygnału. Mając pewne założenia, są oczywiście bardzo fajne wzory, które gdzieś tam można sobie poszukać, albo jeśli będziecie zainteresowani w ramach innej prezentacji, możemy wejść głębiej, gdzie wyliczamy ze skali logarytmicznej i pewnych parametrów, które macie wylistowane na dole, tak jak siła nadawanego sygnału, siła otrzymywanego sygnału, wszystkie straty, które mogą się pojawić, czy to w powietrze, czy to w powietrzu w ramach przesyłania fali radiowej, czy też na przykład w kablach podłączających nasze anteny i w całym systemie jako całości. No i tutaj założenie jest proste. Na podstawie siły sygnału oceniamy, że obiekt obserwowany znajduje się w odległości x metrów, wiedząc, jakie jest strata albo jakie pojawiają się tłumienności w zależności od odległości. I przykładowo dla około 10 metrów będzie to około 80 decybeli obniżenia poziomu sygnału. Co ma rację bytu, bo zazwyczaj, biorąc pod uwagę regulacje, możemy używać poziomu 20 decybeli dla lokalizacji indoor, minus 80 daje nam 60, co jest postrzegane jako bardzo dobry poziom sygnału z perspektywy każdej infrastruktury bezprzewodowej. Coś, co pojawia się jako nowsze rozwiązanie, to jest, jak można zrobić to jeszcze precyzyjniej, wykorzystując kąt nadejścia sygnału i znowu wykorzystując dość proste mechanizmy z perspektywy tak lotu ptaka i spojrzenia na to rozwiązanie, i dalej w las, jak to mówią, więcej butelek i coraz więcej matematyki jest zaangażowane. Ale tak naprawdę chodzi o to, że w pewnym momencie pojawiają się trójkąty, a znając trójkąt, my możemy określić kąty, znając swoje środowisko, umieszczenie punktów lokalizujących, jesteśmy w stanie określić, gdzie obserwowany obiekt się znajduje. Duża trudność polega na tym, jak zbudować system antenowy, który będzie odpowiednio precyzyjny, że on mi powie, że sygnał przychodzi stamtąd, a nie stamtąd, bo to już zmienia diametralnie kwestię, gdzie obserwowany obiekt jest zlokalizowany. Podsumowanie. Z jednym access pointem, no wiemy, gdzie ten obiekt w ramach tego dookoła access pointa się znajduje. Z dwoma jest lepiej. No bo już wiemy, że jest między tymi dwoma access pointami, jesteśmy w stanie oszacować trochę więcej. Najlepiej wychodzi przy czterech i więcej access pointach, które widzą obserwowany obiekt, no bo on się wtedy znajduje jakoś między nimi. Jaką metodykę używamy, też kwestia względna. A co z dokładnością? Dobrze zwymiarowany, zaprojektowany system daje nam dokładność nie lepszą, klasyczny system z klasycznymi mechanizmami, 5 do 7 metrów. Może być to istotne z perspektywy, czy ja stoję przed witryną sklepu odzieżowego, czy stoję przed witryną sklepu typu jubilerskiego. No wtedy analityka może mi podpowiadać, kup pan skarpetki, a ja chciałem kupić obrączkę. Więc ta precyzja, no, wymaga pewnego tuningu. I używając klasycznych mechanizmów wcale nie jest tak łatwo, a do tego rzeczywistość nam nie pomaga. Bo z jednej strony mamy pewną niepewność związaną z samym radiem, rozchodzeniem się fal radiowych w danym pomieszczeniu, bo z perspektywy otwartego powietrza my jesteśmy w stanie w miarę precyzyjnie to wyliczyć. Natomiast gdy access point w tym pomieszczeniu stałby na samym końcu, tutaj mamy piękny słupek, który nagle wprowadza nam totalne zamieszanie z perspektywy tego, jak te fale radiowe się rozchodzą. Mimo że ja na przykład widziałbym go wprost, natomiast wszystkie interferencje, które przyjdą sobie bokami, no wprowadzają duże zamieszanie z perspektywy, co i jak ja jestem w stanie określić, jeśli chodzi o dokładność.
No i oczywiście zmiana lokalizacji klienta, bo kiedy ja jestem statyczny, to faktycznie z dużą dozą prawdopodobieństwa system powie z tym promieniem pięciometrowym, tak, on jest tutaj. Natomiast bardzo często mamy sytuację taką, że obiekt się przemieszcza. My idziemy z tym laptopem, my idziemy z tą komórką, nie jesteśmy statyczni, co wprowadza znowu, biorąc pod uwagę precyzję mechanizmów, ale również szybkość odświeżania, no wprowadza nam dużą niepewność. Nazwane czasami total location error. To tyle, jeśli chodzi o to, jakie mechanizmy używamy. Teraz spójrzmy na to bardziej z perspektywy co. Co możemy uzyskać, ten element, który najczęściej występuje. Elementy, które my zdefiniowaliśmy jako, my jako Cisco Detect, Connect, Engage, natomiast jeśli prześledzić prezentację innych producentów rozwiązań sieci bezprzewodowych, oferujących usługi lokalizacyjne, nazewnictwo może być troszeczkę inne, natomiast idea jest dokładnie taka sama. Detect, zobaczmy, że w ogóle ten obiekt się pojawia. Connect, co się dzieje w momencie, dajmy mu szansę się podłączyć. Otwarte Wi-Fi, świetnie, a potem Engage, najczęściej przez jakąś aplikację, gdzie możemy wypchnąć informacje, na przykład na urządzenie mobilne. Dzisiaj specjalna oferta, minus 20% u jubilera. Przyjdziesz? Jak to się dzieje? Zdefiniowano wiele różnych architektur. To jest architektura według Cisco. Natomiast rzeczywistość jest taka, że komponenty powtarzają się bez względu na to, jakich producentów rozpatrujemy. Mamy punkty dostępowe, mamy oczywiście klientów, część rozwiązań wykorzystujących kontrolery, część bezkontrolerowa, to już jest kwestia implementacji danego producenta. Pojawiają się jakieś silniki, które przetwarzają tą ogromną ilość informacji przechodzących najpierw od access pointa, zagregowanych na kontrolerze, dodając pewne elementy związane z analityką, czasami wykorzystując też dodatkowe jakieś rozwiązania third party, zwłaszcza w tym kontekście analitycznym tak się dzieje. I to jest dokładnie to samo wszędzie. Rozwiązanie, umownie. Chodzi o to, jak rozlokować access pointy. Od tego się zaczyna. Im precyzyjniej jesteśmy w stanie to zrobić, precyzyjniej przewidzieć, jak się zachowa nasze środowisko radiowe, tym lepiej możemy zaadresować precyzję tego, gdzie nasz obserwowany obiekt się znajduje. I pewne takie założenia, mówi się o rozwiązaniach, które są gotowe na multimedia, czyli rozwiązania na przykład głosowe. Tak, czyli minimum poziom sygnału minus 67 dB. Odstępstwo między kanałami, tymi samymi kanałami, minimum 19 dB. Odstępstwo poziomu sygnału od szumu 25 dB. Te same zasady dotyczą rozwiązań lokalizacyjnych. I nakładanie się komórek na poziomie 15-20% w zależności kogo spytać. Jeden istotny element, który nie jest wymogiem dla rozwiązań multimedialnych, to jest zaadresowanie narożników. W multimedialnych rozwiązaniach tak do końca nie ma dla nas znaczenia. Natomiast z perspektywy usług lokalizacyjnych określenie granic obiektu poprzez zdefiniowanie narożników staje się bardzo istotne, staje się bardzo kluczowe. Jak to możemy wykorzystać w realnym środowisku i jak często się wykorzystuje? Połączenie usług lokalizacyjnych z bezpieczeństwem. Identyfikacja atakujących obiektów, niechcianych access pointów, podstawionych access pointów i przez precyzyjny system lokalizacji my możemy to zidentyfikować i wskazać palcem. Miałem przynajmniej 50 różnych klientów i to nie jest żart na przestrzeni pewnie około 10 lat, kiedy zajmuję się wirelessem, gdzie klienci szli w zaparte, nie mamy sieci bezprzewodowej w tym obiekcie. Krótki skan i nagle okazuje się, że są z dwie, trzy, czasami więcej sieci. Dobrze, jeśli jest hasło, a bardzo często otwarte. No bo DOT 1 NEXT to przecież taka nowoczesna technologia, powstała naście lat temu, po co to używać? Ale potem okazuje się, że mi jest wygodnie, bo ja mam komóreczkę, ja mam tego tableta, mam laptopa, no to co ja będę przykuty do biurka, pod kabelkiem się łączył. Polityka bezpieczeństwa, czy jakakolwiek inna polityka mówi nie dla wirelessa. No to idę do MediaMarkt, czy innego tego typu sklepiku, stryk, podłączenie, najczęściej z domyślnym SSID, hura, mam wirelessa.
Co robimy, bo 5-7 metrów to nie jest dobrze. Co robimy w kontekście tego, aby było precyzyjniej? Pierwszy element, określamy tą technologię jako fast locate, jako Cisco, to jest częstsze próbkowanie, analizowanie informacji, gdzie ten klient się znajduje. Nie tylko bazując na próbach, czyli próbach tak jak podłączenie, szukanie access pointa, które mogą być 2 razy na minutę, rzadko, ale przejście na informacje, które możemy wyciągnąć z transmisji danych. W związku z tym możemy tego próbkowania mieć znacznie więcej, 10 razy na minutę. To jest ten kontekst, kiedy klient jest w ruchu, jak określić precyzyjniej, co się dzieje. Drugim elementem, który bardzo często się pojawia jako nowość albo współpraca z sieciami 802.11, to jest wykorzystywanie BLE, czyli Bluetooth Low Energy. Ogólnie chodzi o małe chipy, które nadają nadajniczki bluetoothowe umieszczone w konkretnych lokalizacjach, które mu znamy i na tej podstawie możemy, wykorzystując na przykład mechanizmy tak zwane proximity, kiedy ja się zbliżam, określić tak, ten uży szkodnik jest w tym miejscu i my jesteśmy w stanie dość precyzyjnie określić, że on jest przed tym konkretnym regałem, poziom nawet do pojedynczych metrów. I coś, co my teraz przedstawiamy i wykorzystujemy jedną z technologii, jeden z mechanizmów, o których mówiłem, angle of arrival, wykorzystanie, my to nazywamy hyperlocation, wykorzystanie mechanizmów i złożonego systemu anten wokół, dokładnie rozmieszczonych dookoła tutaj, które pozwalają na precyzyjną informację, odebranie precyzyjnej informacji, skąd sygnał przychodzi, dając nam precyzję na poziomie około 1 metra, nawet przy pojedynczym punkcie dostępowym, nie mówiąc o współgraniu już wielu punktów dostępowych. Podsumowując, skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Myślę, że jesteśmy ciągle w połowie drogi i z perspektywy usług lokalizacyjnych i możliwości ich wykorzystania świat stoi otworem, między innymi przed wami architektami, adminami systemów. Precyzja jest tutaj kluczowa i widzimy postęp u różnych producentów, jak podnosić dokładność. Dokładność 1 metra to jest dokładność 1 solidnego kroku, więc to już jest bardzo dobry mechanizm. I jeśli są jakieś pytania, to zapraszam do ich zadania, bo pewnie z minutę nam została nie więcej. Czy są jakieś pytania? Ewentualnie jestem dzisiaj do końca dnia, więc zapraszam do dyskusji w kuluarach. A w tych okolicznościach przyrody dziękuję i poproszę o naciśnięcie zielonego guziczka. Mam nadzieję, że się podobało. A jeśli chcecie usłyszeć więcej, bardziej szczegółowo o jakichś tematach, proszę wypełnijcie ankietę i wpiszcie, że chcecie usłyszeć o jakichś konkretnych mechanizmach, rozwiązaniach. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Dziękujemy bardzo.